A spakowane wszystko masz do szkoły? Tak, mam. Tata ci zrobił kanapki? Tak. A nie wiem w ogóle, co ci się ubrać na tą rozmowę. Zawsze ślicznie, tak więc możesz ubrać byle co. Nie zawsze jest ślicznie. No, jaki ty romantyczny jesteś, kochanie. Ojej, a się brzydzę tą miłością. A co, nie cieszysz się, że tata kocha mama? Nie, cieszę, tylko trochę za coś bardzo romantycznie. Aliza, tylko jest gorąca. Będziesz piła? Mogę? No. Zrobić tą kanapkę? Chcesz to twoja mama. No, chcesz lubię taką? A przyniesiesz mi do góry? Tą kanapkę? Przyniosę. To ja pójdę zacząć się szykować. Mamy podział obowiązków w domu. W większości to jest tak, że mój narzeczony zajmuje się córką z samego rana, no i... bo ja lubię sobie pospać. Masz tego butosa? O, dziękuję ci, kochani. Dobrze? Ty? Jest sukience? Bardzo dobrze. Z tymi butami? Bo tak na początku myślałam, czy nie założyć tych sobie botków. Coś na głowę w ogóle, nie? O tej chorobie, nie? No właśnie tak myślałam, czy okulary założyć, czy założyć, wiesz. Ale to nie chodzi o okulary, tylko coś, żeby ci w głowę ciepłe było. Idealnie. Ładnie? No, teraz gitarka. Bo ja chciałam później jeszcze podjechać do Krawcowa, wiesz co, myślałam, żeby jechać ze swoją sukienką na moje urodziny. No to pojedziesz później po rozmowie, pojedziesz, na spokojnie. A pojedziesz później ze mną, żeby tam, żeby zobaczyć? No bo ty zawsze mi najlepiej doradzisz. No wiadomo. To fachowiec, to fachowiec. Mój narzeczony lubi mi doradzać i on zawsze, zawsze szczerze mi doradzi, zresztą z komplementami, więc czuję się jeszcze bardziej dowartościowana przez to. To w dwie strony działa, bo ja też staram się mu doradzać i tak się uzupełniamy obydwoje. Stylista jesteś, osobisty stylista. Pa, kochanie. Myszko, daj buziaczkę, bo mam się już leci. Odbiorę cię ze szkoły, tak, z tatą? Dobra. Dobra, Patek, ty też się pospiesz, żeby ona nie spóźniła się.